Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy. Marian Trull z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną, mam nadzieję, merytoryczną analizę mojej wczorajszej partii, rozegranej na portalu czeskom. Była to partia rozgrywana na streamie pod okiem mistrza międzynarodowego Mata Kołosowskiego, który wszystko tutaj omawiał na bieżąco. Ja oczywiście nie słyszałem tego komentarza, natomiast później spotkaliśmy się w e, sali lekcyjnej i omówiliśmy to. Podzielił się ze mną swoimi wnioskami, które uważam za bardzo cenne. Wnioskami, do których sam nigdy bym nie doszedł. Nawet jeżeli mieliłbym tutaj w analizie ze stokrybem te partie przez godzinę. Dlaczego? Stokryb jest małomówny, nie odpowiada na pytania otwarte. A trener już tak. Więc zachęcam do tej formy treningu. Moi drodzy, ranking około 1800 wirtualnych oczek, jeśli chodzi o rywala. No i co? Nie będę przeciągał. No łapcie kawkę herbatkę, macie gotową lekcję gry w szachy, to będzie dogłębna analiza, więc no myślę, że za 20 minut nam zejdzie. No ale to jest gotowa lekcja gry w szachy. Jeżeli ktoś tym gardzi, spoko. No są też inne kanały, ale tutaj podzielę się swoim doświadczeniem oraz tym nabytym już wczoraj podczas... Omawiania partii z mistrzem międzynarodowym. Jedziemy, moi drodzy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4 Na co ja odpowiedziałem Sycylem? Ogólnie rzecz biorąc, obrona sycylijska jest dosyć złożonym debiutem z wieloma odgałęzieniami, jeśli chodzi o poszczególne warianty. Dlatego też nie polecam jej początkującym. Często mówicie, Marian, co grać? Może Sycyla? Nie, nie. Są inne debiuty. Można grać na E4, po prostu E5 i przychodzić do partii włoskiej, szkockiej, hiszpańskiej, czy też czterech skoczków. Myślę, że łatwiej to nieco ogarnąć. No dobra, ale jeżeli już chcecie grać w Sycyla, no to wypada poznać teorię. Chociażby i teorię w Najdorfie, który stoi na desce. Dobra, ta strzałka to nie, nie, niekoniecznie miała tu być. Najdorf. Idea jest taka, żeby kontrolować pole b5, ma nam być może na c7 i idee związane z b5, b4 tutaj zawsze będą na propsie. Tutaj tak naprawdę biały ma masę, masę odpowiedzi. Ataki frika, jakieś h jakieś g3 z ideami, fianchetto Królewskiego, goniec e3, goniec g5, e, goniec, moi drodzy, c4, goniec c 2 masa teorii. Właściwie co białe tu by nie zagrały, to jest teoria. Dlatego też grając te najdorfy no, musicie być gotowi właściwie na wszystko, spodziewać się niespodziewanego. W partii poszło moi drodzy goniec D3, które wedle mojej opinii jest chyba najsłabszym wyborem. Dlaczego? No, bo to jest taki goniec strzelający w pionki, przerośnięty pion na sterydianach. Tym samym Hetman już nie patrzy na skoczka, więc mam taki ruch jak skoczek C6, na przykład już wstępem. A takie bicia są zawsze nam na rękę, bo kontrolujemy pole, mm, szalenie istotne pole z punktu widzenia strategicznego, pole D5 pionek skrzydłowy stał się pionem już można powiedzieć centralnym, więc to jest zawsze awans takiego pioneczka. On oczywiście mógł to zbić, goniec c 3 też jest możliwością i po gońcu c 3 zastanawiałem się długo, <laughs> czy to zbić, czy zagrać E5, czy może jakieś smoczne najdorf, jakieś hybrydy i inne cudawianki. Ja zdecydowałem się po chwili na myslu, że ja na tego gońca napadnę. O przepraszam, nie ma ruchu F3, bo być może F3 hetman D2 długa była w planie, więc mówię nie ma F3, jadę po tego gońca i ogólnie rzecz biorąc to jest Najlepszy ruch w pozycji, słuchajcie. Tylko tak, zanim to zrobimy, to musimy pomyśleć o tym, co on może. No, wydaje się fajnie, bo atakujemy obrońcę. Tym bardziej, jeżeli uda nam się w ogóle wymienić skoczka do tego gońca, no to będzie nice. Natomiast, no, trzeba pomyśleć, co pobiciu tutaj z na Hetmana. No i ja policzyłem ten wariant, ale o krok za mało. I to jest cenny wniosek ode mnie i Mata tutaj, e, liczcie dalej, liczcie o krok dalej, no nawet jeżeli to się wydaje już zbędne, nawet jeżeli to się wydaje już głupotki, warto patrzeć, co dalej pójdzie, bo kto dalej doliczy, ten często wychodzi lepiej. Dlaczego? No bo tak, skoczek G4, bicie, my bijemy, on bije, my bijemy i teraz ja patrzę, mówię, kurde, walnę tu... Walnie tu, żadnej figury nie ma podbiciem, a ja mam podbiciem tutaj, więc mam tempo. Wyjdę tym skoczkiem i jeszcze walnę na C3. I tu przestałem liczyć totalnie. No i to był błąd. Dlaczego? No bo skoczek, który będzie stał na D8, będzie mógł bić na F7 z na wieżę na H8. A, to już przeoczyłem, bo myślałem, że no co, on mi F7 walnie, to najwyżej odbije. No ale to też nie była dobra redakcja, dlatego warto policzyć dalej. Koń 4 i on zbił. I tu najlepszym ruchem jest, jak myślicie, co? Nie pójście wtedy my, Tylko po prostu bc, bc, To, o czym mówiłem, to co chciałem. Pionek kontroluje pole D5 jest fajnie. Tu stoimy na gońcu, więc jest problem z tym gońcem. On nie chce pozwolić na coś takiego. Bum bum. Takie pionki izolowane, zdublowane. Więc no nie wiem, co on miałby grać teraz. No goniec D2 musiałby się zregresować troszeczkę. Jak zagrałby goniec F4, to mamy wredny ruch Hetman B6. O. O, końśliwie. Ma to znalazł na momencie. Więc jak widzicie tutaj e, BC i stoimy bardzo, bardzo kurde, balans, przyjemnie. Ja poszedłem wtedy my, co jest niestety błędem. ze względu na to, że po, bicie, po biciu bicie i po biciu bicie. No nie, 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 tak nie. Dlaczego? je wieżę. My oczywiście ratujemy skoczka i tak poszło w partii, ale on tutaj ma opcję może nie uratowania tego skoczka, bo ja go i tak upoluję. Natomiast y, on ma opcję oddania tego skoczka i to w chyba w najgorszej redakcji dla mnie. Nawet za dwa pionki. <laughs> Dlatego też, jeżeli już tutaj, wtedy my poszedłem. Ja nie poznaję się, ja zazwyczaj gram pozycyjne, spokojne szachy. No to dobrze, to będzie mnie rozwijać, M mam nadzieję. E tutaj należało po prostu to wziąć w tej wersji językowej. I po biciu wierzył po prostu zagreser, goni ze 7. No niestety, on jest zdrowym, ze zdrowym pionkiem więcej. Ja może w mini rekompensacie mam parę gońców, chociaż krusz no, deroszowany, ciężko będzie tutaj. Połączyć wieże i złapać, złapać rytm, natomiast to było najlepsze. No, przeoczyłem totalnie to, że on będzie tutaj po prostu bił. No, ja poszedłem w bicia i tutaj mogłem jeszcze odejść na A4. Po prostu stępem stwarzać jakieś problemy, a później koń na C5 może sobie fajnie stanąć. Ja stanę na, na B5 w nadziei, że no, być może mnie wybije i sobie jeszcze otworzę wieże, pozbędzie się dobrej figury, no, ale bicie byłoby słabe. I teraz pytanie jest kluczowe. To pytanie zadał mi pa, e, Pat. <grym>, Pat mat. E, mat w analizie. Jak myślicie, co jest teraz najlepszym ruchem dla białego? No ja tutaj obstawiałem, że może goniec C4, ale goniec C4 podchodzi pod 6 No skoczek nie wyjdzie, bo zostanie przerwana komunikacja. Ja też mówiłem, no może długa, jakieś E5, otwieranie pozycji, ale to jest wolne. E5 jest najlepszym ruchem, żeby wybić na H7 i uwolnić konia. Jeżeli uda się to zrobić białym, to będą 100 figurą do przodu, niestety. A po G6... On zawsze może sobie, kurde, balans oddać tego skoczka za dwa pioneczki i finalnie być dwa piony do przodu w dużo lepszej redakcji, w dużo lepszej pozycji. No jest, jest, jest można powiedzieć pozamiatane. No nie, pozamiatane to za szybko, za szybko powiedziane, za, za mocno. Ale jest cholernie trudna gra. Jak byłby remis w tamtej pozycji do wyciągnięcia, to to bym brał w ciemno. Dlatego też najlepszym panem był E5. On na szczęście trochę spowolnił, E, swój impet, znaczy zagrał jeszcze dobre, dobre A4. Ja odszedłem na C7, co było średnie, trzeba było grać do centrum, chociaż uznałem, że ten skoczek nic tu nie może, więc to bez sensu, ale nawet skoczek, który nic nie może teoretycznie, stojący w centrum, to już dobry skoczek. To warto zapamiętać, tym bardziej, że nie ma takiego posunięcia jak C3, bo zawsze mógłbym się wbić być może na, na B3. E, ja odszedłem na C7, uznałem, że tego skoczka być może będę tu jakoś potrzebował, no niekoniecznie rozsądnie tutaj, pomyślałem o tym, no i znowu to E5. Znowu te 5, kurczę, jest, jest, jest dobre. Tutaj poszła roszada. To jest poważny błąd, to traci totalnie, e, totalnie impet. Tu na że komu grać G5, ale ja tam silnika nie słucham. Ja zagrałem G6, bo ja chcę upolować oczywiście skoczka. E, G5 było lepsze ze względu na to, że on nie mógł wybić tego pionka. No bo on tak naprawdę już w, w akcie desperacji, jak będzie już chciał uratować tego konia, no to weźmie jednego skurczy syna ze sobą jeszcze. A G5 nie pozwalało na to no być może później jakieś idee też <krym> fiksowania pionków atakiem właśnie mniejszościowym. E, więc G5 było bardziej w duchu pozycji. Zagrałem G6, goniec C4 to kolejny błąd ze strony rywala. Znowu ma to E5, żeby oddać w tej wersji językowej. Bum, bum i bum. On je na goniec C4, a po gonię C4 a po prostu E6. E6 okazuje się nie najlepsze, bo goniec E6 trzeba było grać. Po prostu nie zastawiać się tutaj z figurami na ósemce, tylko po prostu rozwijać się w ten sposób. Będz No, odparowuję jego gońca. Jeżeli by wybił, no to rozwijam sobie, poprawiam właściwie skoczka. Cholernie logiczne te szachy są, ale przy desce przyznacie, no nie jest to aż tak logiczne, jak się gra. Ja zagrałem E6. Zagrałem 6 no i on w 4. On chce tutaj otwierać pozycję, ale to nie jest najlepsze. Dlaczego? No, bo w tym momencie gojąc G7 i finalnie on zagrał ruch typu Desperado. Tutaj bardzo dobry, dobry zresztą, no i wybił na G6. I jak podsumujecie pozycję, on no jeszcze tutaj c3 zagrał, żeby mu nie wybił. <laughs> jak ocenicie pozycję? Ocena pozycji jest następująca. W materiale wygląda to tak, że polak Białopolak na białopolaka, wieża na wieżę i te dwie lekkie na te wieże. Ogólnie dwie lekkie często są lepsze. On ma jeszcze tak naprawdę, jak to wygląda w pionach, bo się nie upewniłem, 3, 5, 7. A ja mam tak naprawdę pioneczków tylko 5. Więc on jest plus 1 w materiale, chociaż dużo, dużo gry jest. Dużo, du dużo, dużo gry. Y silnik mówi, że czarny jest ok. Oczywiście, jeżeli znajdzie najlepsze kontynuacje. Gęzdy 7. na spokojnie. F5. F5 nie jest jakimś takim ruchem, którego należy się obawiać. Natomiast tutaj warto policzyć. I tutaj też Mat zwrócił moją uwagę na to, że ja w ogóle nie rozważałem drugiej opcji, tylko jedną. No bo teraz pytanie do was. Co robić, jak reagujecie? No Rival podwala, podwala pionka teraz. On to robi, żeby troszeczkę przestrzeni dostać, jak tam wierzę sobie otworzyć na linię F. Ale to akurat warto rozważyć, jak do tego podejść. Jakie mamy opcje? No właściwie dwie, czy bit z G, czy bit z, z No Ja odbiłem tym pionem takim. Zacząłem odbicia piony, bo ja prawdopodobnie tak się spodziewałem, że pójdą bicia do spodu, więc mówię: biję tym pionem, który jest taki odstały, izolowany. No i to jest błąd. Dlaczego to jest błąd? Bo po biciu tu gońce należało wstawić, a później tego na E5 i mam taki shield, mam taką tarczę. Jestem tutaj nie, no nie do powstrzymania. Wstawiam te gońce, one stoją świetnie, nie można bezpośrednio ich tam jakoś wygonić, ich napaść. Gram sobie później króle 7 albo Król d7 i po prostu włączam wieżę, poprawiam konia i jest nice. Figury grają. Figury grają. A ja tutaj myślałem, że tak naprawdę trzeba zbić ten od tego pionka zacząć. i Różnica jest taka, że tutaj mam pionka, a nie gońca. I ten pionek jest chybotliwy, niestety. Tak, wieża z szaszkiem. No się nikt mówi, że to błąd. Myślę, że to bardzo logiczny ruch jest. Zasłoniłem się. I w tym momencie napad na tego pionka. I wieszcie lub nie tego pionka bronić się nie da. Przez moment myślałem, że jest F4, ale nie jest, bo Benz nie można odbić ze względu na związanie, taktyczki. I tutaj się zastanawiałem, czy grać już króle 7. Tu trzeba było grać Króla 7 czym prędzej, żeby po prostu włączyć wieżę do gry. Poprawiać konia i gramy. Tu po się na pioneczka. Co jest ogólnie ruchem? OK. I tu powinienem grać Króla 7 znowu. Król E7, włączaj wieżę Mariano do gry. Ja tutaj się uparam na długą rolkę. Był taki moment, ale mówię: kury nie zrobię, bo przecież jest, jest goniec. Króle 7 nic się nie dzieje, on tutaj nie naciśnie. Chodzi o to, żeby wieżę szybko włączyć do gry. A ja zagrałem gońc D7, w ogóle pomroczność jasna. Przeczyłem szacha, który jest bardzo groźny. Bo w tym momencie po król D8 wieża wchodzi z szachem. W momencie, jeżeli zagrałbym po tym szachu tutaj, co było rzekomo lepsze, to wieża F7. I trzeba było mieć jaja, żeby grać królę 6 tutaj. Tak, być może. Tego typu idee, no byłoby to bardzo groźne. Ale to też jest czas. To też jest cały czas. Tym bardziej, że no tutaj nie blokowałbym wieży. Ja zagrałem pasywnie. Dużo czasu straciłem. Zagrałem pasywnie i dostałem szaszka, przesłoniłem się skoczkiem. Miał się rzekomo ustawić tak. Znowu króle 7. W razie bicia, troszeczkę impet rozładowany, on wymienił aktywną wieżę za moją nieaktywną. No i tutaj to jest, to jest bardzo, bardzo słaby ruch, bo ustawiam je to po prostu w trudnej pozycji. I tutaj. Przegrana nie, że jest przegrana, ale jest bardzo trudna poza. Pytanie do Was, kolejne, kulminacyjny moment, jakiś taki mini? Co powinny zagrać białe tutaj? Jakim, jakim, jakim planem tutaj powinny pójść? No, takim, że jak ja nie mam ciężkich figur w grze, to jest wolny pionek, najszybszy pionek świata, no to jazda. No, Ma to od razu mówi. To był plan do wygrywania. Oczywiście ja tam Króle 7 zawsze mam i tam spróbuję coś z tym fantem zrobić, ale no ta wieża mi podwisa przez pryzmat. Związanego z skoczka, Ale to byłoby bardzo groźne. On po prostu jedzie i stoi i się śmieje. Albo leży. C4 poszedł w partii. On chce otworzyć pozycję tutaj na moim królu się skupił. I ogólnie tak nie może jeszcze dojść do C5, bo walnę z szachem po prostu tego pionka. Natomiast pokrótce 7. On nie patrzy na te znaczniki, bo to akurat nie jest tak istotne. Ciągle mu H4. E, zagrał tutaj, żeby właśnie dojść do C5 i nie dać mi czaszkę. I to jest groźny, groźny dosyć plan. Jeszcze się bałem trochę wieża F7, żeby mi tam po, po, po siódemce nie penetrował. Wieża C, C8 poszła w partii, wieża D8 była alternatywą. No bo ja chcę tak naprawdę tę wieżę mieć bronioną. Rozumiecie o co chodzi? Żeby móc odejść koniem na F6 i ewentualnie wymienić. No, poszło C5. No, obawiałem się tego ruchu. C5. No tu oczywiście nie reaguję. Gram konie w 6, 4 minuty myślałem nad tym ruchem. 4 minuty. Wiedziałem, że pójdzie CD. Nie mogę być w ten sposób, bo spadnie mi koń, więc muszę być królem. I po szaszku, który nastąpił, też to liczyłem. Myślałem przez moment, że mam król C6, ale król C6 by przegrał partię, bo podwarił na C8. Koń D5 można się było jeszcze zasłonić. W ogóle tego nie widziałem. Zagrałem król 6 co było ruchem ok. Gońce w 7, czek i tu mi ulżyło. Tu mi ulżyło, bo mówię, on musi coś wymienić. Wierzę, że C8 najpewniej pójdzie. I to poszło w partii. To poszło w partii. Wierzę jeden. Tu należało po prostu <laughs> zaproponować taką wymianę gońców, która była dla niego rzekomo ok. On odszedł tym gońcem, co daje mi możliwość, słuchajcie, bicia na B2. I teraz liczymy, ile razy ja przeoczę bicie na B2. Bicie na B2 jest opcją, chociaż ja mówię, dobra, jest pionek, ale on nie ucieknie, a ja mam tutaj fajną łapkę. Może będę stwarzał presję, może będę tańczył, Ta, Boże. może będę grał tak jak on. Będzie mi tańczył, no fajnie ustawiać rywala pod siebie, żeby on nie grał swojego planu, tylko reagował na Wasze groźby. I zagrałem koń G4, co jest ogólnie ruchem spoko, natomiast no lepsze było bicie pionka. On oczywiście to zauważył, wieża 1. Odszedłem królem, bo ja tego króla chcę w ogóle tutaj, em, em, chcę zainwestować w tego króla, żeby też ograniczyć te piony, bo one są bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale tu pozycja jest niezła, tu pozycja jest równa moi drodzy, no bo dwie lekkie na wieże. On co prawda ma tam pionka więcej, ten niegroźny, te tutaj będą wyblokowane, mam parę gońców fajnych. No ale to nie jest takie oczywiste, tym bardziej, że miałem już tutaj głębokie, głębokie do Ja miałem około minuta, minuta trzydzieści i tak się kręciłem wokół tego, rywal miał 8 czy 7 minut, więc to jest niesamowite. Kopnął mnie, dałem szaszka, odszedłem wstępem na wieżę. Jest szach, odszedłem królem i po tym posunięciu znowu jest opcja bicia pionka. Czemu nie bijesz pionka? pyta Matt. Ja wiem, no dobra, ale koń ma krótkie nogi, zanim ja go później z powrotem wezmę na to skrzydło, jakoś się uparłem, że chcę atakować to, to skrzydło swoimi figurami, no to mówię, zajdzie za czas. No nie, zajdzie czas, tylko po prostu trzeba było bić pionka i to tyle. Tam szaszka, co było przeoczeniem, jasna sprawa. I teraz już konia tutaj, przestawiłem na F4. <laughs> on oczywiście coś zrobił z tym pionkiem, żeby on dalej nie wisiał. H4 był opcją, ale wtedy chciałem królem G4 podejść i po prostu Stwarzać presję na tym pionku. No, zawsze mam później poprawienie skoczka, mam zawsze jakieś B5, gojąc B7. No, tutaj te figury naprawdę zaczynają grać. Od 30 ruchu, jak się po prostu rozprężyłem, no to pełno piersi oddycham w końcu. No, butle slanem dojechały, słuchajcie, na szczyt. Szerpowie mówił, że to już niedaleko. B4 poszło, żeby tego pionka mi nie dać. I tu zagrałem. Wydawało mi się, że B5 jest dobrym ruchem. Fiksuję tak naprawdę tego pionka, on stoi w miejscu i mam zaraz gońca B. 7. Silnik tego nie lubi, bo silnik tam cały czas mówi, że... Że, 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 że. że jakiś koniec 4 był ruchem, H4 cały czas. H4 oczywiście bić nie mogę, bo, bo skoczek ma odciągnięcie. Ale pozycja jest równa totalnie cały czas. Mimo, mimo tych błędów. Wierzę C1, tempo na gońca, ale ja gońca poprawiłem i teraz już wisi tutaj. To on zagrał tutaj na G3. Bardzo dobre posunięcie. Skoczek E2, tempo na wieżę. Sienigowi się to nie podoba. On woli skoczka na D5 z takimi ideami. Dobra. Ja mówię, jest tempo, to gram. Ja już tu miałem na czerwono czas, poniżej minuty było. Ja zresztą mówiłem, no, dużo czasu mam się Matyś miał i mówił, że no dużo. 30 sekund. E, napad na wieżę. Boże, wieżą napad na skoczka. No i teraz mogłem sobie tak zagrać na przykład. Ja zagrałem F3, żeby bronić. To są niedokładności, ale to cały czas trzyma się na równinie. Wiesz, czy lub nie? Silnik mówi, że tam jest, koma 2, tam koma 2 minus, więc koło 0, koło cały czas to H4 jest posunięciem. On pobronił, znaczy właściwie, kurde, bele, Już czekaj. za szybko. W tym momencie on po prostu stworzył presję na moim jednokrotnie bronionym koniu. I tutaj partia zbliża się powolutku do końca, bo ja znalazłem ruch, goniec f2, który wymusza takie, takie posunięcie, licząc też na mata, bo... Znaczy nie na mata, że na mat jego, tylko że licząc na matadora po prostu. Bo zobaczcie, groźba jest dosyć trywialna. Jeżeli dałby mi kolejne tempo, to goniec bije na g jest mat. <laughs> Więc tak naprawdę po goniec f2 no, trzeba. trzeba oddać wieżę tutaj. No i siło rzeczy oddaję te dwie lekkie zawierze. I mamy różnobarwne gońc. Totalne zero we wszystkich wariacjach. Nawet jeżeli tych pionków by nie było, on by był z tymi to i tak jest remis. Szach. Ja pobrałem na B4. No i tutaj tak naprawdę on pchnął ja skasowałem. I jeszcze on się tutaj chwilę potłumaczył. Tutaj Mat mówił, że jeszcze by opcja wygrania, jeżeli by popełnił błąd. Czyli zagrałby na przykład goniec C4, bo wtedy gramy na odciągnięcie. Bum, bum i to jest wygrana. ale on zagrał bardzo przytomnie. Rula 4. Pogrodziłem, no i to jest nie do wygrania, tak? Jest totalne zero. Zaproponowałem mu remis, no, się zgodził. Podsumowując, <laughs> mam kilka wniosków. Niedoliczanie wariantów do końca, czyli urywanie wariantu na przykład w 3 czwarte drogi. To jest duży błąd i ja to robię i to jest NUNU. -nu. To jest pierwsza rzecz. Z, z liczeniem wariantów jeszcze wizualizacja jest bardzo ważna, bo ja na przykład przeoczyłem tam, że, że ten goniec z szachem może mi wejść na, na, na G6. Więc wizualizujmy sobie, trenujmy to. Róbmy puzzle rusha, nawet na spokojnie, nad zadankiem kmińmy 5 minut, 10. Mati nawet mówił, żeby rozpisywać sobie warianty w trudnym zadaniu. Po prostu wziąć kartki i rozpisać. To mega, mega pomoć, mega uczy. Kolejna sprawa, nie grajcie szybko. Ja oczywiście tutaj spalałem czas i, 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 i to dobrze, chociaż w debiucie zagrałem za szybko. Zapewne siebie byłem w debiucie, bo tam zagrałem od ręki parę razy, a były, były lepsze ruchy do znalezienia. Trzeci wniosek: nie fiksujcie się na jednej odpowiedzi. Wydaje się, że można tylko tak, lub siak, a można jeszcze inaczej. I to w poprzedniej partii, którą ma monitorowo pilotową, wychodziło i wychodzi to też tutaj, że ja po prostu się fiksuję, że A, ja muszę zbić w ten sposób. Nie, możesz też w ten. Czasami możesz w ogóle nie bić, więc no dajcie sobie czas, dajcie sobie możliwość znalezienia czego innego niż pierwszy ruch, który przychodzi do głowy, po prostu. I kolejny wniosek, rywal grał szybko, ja chciałem nadążać, sprowokował mnie, ja też grałem szybko, szczególnie na początku, co nie było dobre. Tutaj spalajcie czas, macie czas, no to na spokojnie, niech on sobie blicuje, może on tam nie podchodzi do tego poważnie, wy znajdziecie lepsze ruchy poświęcając na to więcej czasu takie wnioski na szybko z mojej strony jeżeli jesteście takimi grajkami jak ja, nie wiem, macie te 1400, 1500, 1600, 1700 i nie wiecie jak progresować no to myślę, że te wnioski są użyteczne, one naprawdę pomogą mi pomagają, ja tutaj przykładam się teraz do szału, przykładam się nie ma miękkiej gry, dobra, dzięki za uwagę moi drodzy, mam nadzieję, że do zobaczenia do usłyszenia, przypominam, że jest turniej 2 kwietnia we wtorek o, o godzinie 18 w stoku już 54 osoby zapisane. Pierwszy białostocki turniej Marian Czelistów. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Eee, oczywiście z tego złożę jakiś materiał, wideo i będziecie sobie mogli popatrzeć. Nawet ci, którzy są z daleka, nie wiem, z chociażby nie przeciągam. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jak się podobało i na razie.